Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jest godzina 8:40. Wybieramy się z samego rana na testy motocykli Pit Bike. Zobaczymy, jak to się ma do naszych 140. Ja na ten moment Was żegnam. Widzimy się za chwilę. 1 hour later. Znowu bakwarzany przyjechał. Ty mi gdzieś jeździć? Nie? Czy mi dzieje? Lampą. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Dobra, nic to mnie nie złamać i będzie dobrze. And the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big... Miał jechać za nim, ale za nim jedzie Rafał jednak. Ale dobra, patrz jak go bił za kościanę. Co za byk. Trzymałem równo. Dawaj! Dawaj, Rafał! Juuu! Każdy tu idzie pełnym ogniem. Troszkę mi wstyd, bo ja tak nie potrafię. Ale może się nauczę. Widzimy sobie tor motocrossowy Pit Bike Lamba. Jest tu dużo dobrych zawodników. No i w cykle chłopy się wymijają nawzajem. My się udajemy z powrotem pod samochód. To jest świr. Dajcie mu wody. Wody. Ja pojadę teraz z wami. Witam, jestem Jakub. No i pojedziecie teraz ze mną. Pojedziemy 150. 150. Będzie fajna zabawa. Nie? No pewnie. Tylko jeszcze nie wiem którą, ale... Ale pojedziemy. Ale to jest zajebisty sprzęt! Nie można tak grubo iść, że normalnie głowa mała. Jeśli ktoś ma mniejszy budżet i chce sobie kupić taki sprzęt, to śmiało może kupować. Jest mega elastyczny, jeśli chodzi o jazdę. Jeśli chodzi o to, jak to jedzie, jak to się zachowuje, to naprawdę jest bardzo przybliżony do zwykłego crossa. Wymiarowo jest bardzo dobrze przystosowany, bo pozycja jest dobra za kierownicą. Nie ma takiej, że jak w MRF-ie, że się siedzi tak. Zawieszenie też bardzo dobre. Zrobimy machnium. Ale właśnie, to już mi się fajnie. No właśnie, ja ciągle jeżdżę tymi twardymi zawieszeniami. No. Jestem ciekaw, jak jedzie ten z tym zawieszeniem. Ten jest fajny, ale i tak ten dla mnie wygrywa jak na razie. No zobaczę jeszcze, jak ci... No. A ten ma takie mięciutkie zawieszonko. Musimy wymienić MRF-y na takie. Chłopie, lampy byśmy mieli, w końcu byśmy w nocy nie wracali po ciemku. Chcielibyśmy się coś dowiedzieć więcej o takich motocyklach. Wiem, że tu są zastosowane różne ciekawe rozwiązania, które nie są powszechne w innych tego typu motocyklach, więc chętnie posłuchamy coś więcej o nich. Przede wszystkim witam na torze Lamba Pit Bike Park w Rzeszowie. Trening trwa, więc troszkę będzie tu problem z dźwiękiem pewnie. Marka LMX Motos. Polska nasza marka, która powstała w ubiegłym roku. Kolega wspomniał o nowych technologiach, które zastosowaliśmy. Odzwierciedlenie Recluse, które jest stosowany w dużych motocyklach. U nas w tych dwóch modelach to są motocykle o pojemności 90 i 125 m3. Mamy tutaj skrzynię półautomatyczną i jednocześnie
jest zastosowane manualne sprzęgło. Tak więc taki młody zawodnik, który uczy się jeździć, który stawia pierwsze kroki na motocyklu, może już próbować startów ze sprzęgłem i zmiany biegu. Oczywiście dzięki temu, że jest półautomat, silnik mu nie zgaśnie, nie zdławi go, także może dalej jechać, dalej próbować i doskonalić swoje umiejętności i pracę ze sprzęgłem. Jeżeli chodzi o mniejszy motocykl dla młodszych zawodników, Symoto ZLMX 60, pełny automat. Mamy dwie wersje w sprzedaży, jeżeli chodzi o hamulce. Hamulec tylny w ręce oraz hamulec tylny w nodze, co też jest rzadko spotykane w tych najmniejszych modelach. Jeżeli chodzi o większe modele, mamy modele o pojemności 140, 150 i 190. To jest taka typowa wersja enduro. On jest przystosowany właśnie do typowych wypraw takich offroadowych. Jest oświetlenie z przodu LEDowe, z tyłu także. Zawieszenie bardzo miękkie, typowe pod enduro. W standardzie już oferujemy oprócz oświetlenia jeszcze listki osłony dłoni. Zawieszenie nieregulowane, bardzo wytrzymałe aluminiowe piasty w technologii CNC. Dobre ogumienie, silnik 150 YX sprawdzony i co bardzo ważne, mamy rozróżnik. Jak widać działa od razu, nie ma z nim żadnych problemów. W przypadku odpalenia motocykla na stromym podjeździe ten guziczek naprawdę super zdaje swoją funkcję, nie trzeba kopki używać, jest to dużo wygodniejsze, sprawniejsze, nie trzeba się męczyć. Dwie wersje 150, typowo pod pitbike motocross. Mamy wersję na małych kołach 14 i 12 cali, tutaj wersja na kołach 14 i 17, w pełni regulowane zawieszenie, również rozruch, silnik 150, aluminiowe obręcze i piasty, aluminiowy wahacz, mamy już zastosowanie ramy i plastiku na bazie KTMA 65, także jest bardzo, bardzo fajna geometria ramy, bardzo dobrze się siedzi, wygodnie na nim jeździ. Testowali to zawodnicy, którzy na co dzień jeżdżą na dużych motocyklach, można fajną, prawidłową sylwetkę na nim zachować. Marka nowa, zaledwie rok na rynku, ale już zyskała swoich zwolenników. Użytkownicy sobie bardzo chwalą, te motocykle są w normalnej cenie, o bardzo dobrej jakości, pełny serwis, części, wszystko jest dostępne. Zapraszamy wszystkich chętnych i chcących poznać markę i rozpocząć historię z pitbajkami. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Zaczynamy dzień i cię stałem już upierdolony, mam się nie mam dzień wcześniej. Zacznę, buty się, ten custom na sprzedaż, jakby się chciał. No to nie patrzcie. Sprzedom, oplo. Tutaj macie kas, który... Taśmą uklejony. Uważaj, tutaj taśma, tutaj korek. Zbiera nakrętki, recykling. Także... Ja mam pomysł dla ciebie. Także cześć. Idź tam. Dla ciebie.